Na pierwszy rzut oka mam tutaj dwie identyczne koszulki, lecz prawda jest zupełnie inna. Zresztą dam Wam teraz 5 sekund. Powiem Wam jedno. Jedna jest oryginalna, druga nie jest oryginalna. Macie 5 sekund na zastanowienie się i wybranie według Was oryginalnej. No i dobra. Poprawna odpowiedź brzmi, że ta koszulka jest oryginalna, ta jest nieoryginalna. No i właśnie, do czego zmierzam? W dzisiejszym filmie porównam obie koszulki, powiem Wam wady i zalety oryginalnej oraz wady, że tak powiem, fejkowej. Nie no, jedna zaleta się znajdzie, ale o tym za chwilę powiem, także nie przedłużając, przechodzimy do takiego porównania. Najpierw omówmy sobie tą koszulkę, czyli koszulkę oryginalną, kupiona w oficjalnym sklepie Bayernu Monachium przez internet. Kosztowała mnie 450 zł w momencie kupowania. Teraz na OLX, na Vinted, nówki sztuki, oryginalne rzecz jasna, można włapać nawet za 200-250, także koszt nie jest jakiś ogromny, a koszulka moim zdaniem robi wrażenie. Tylko pytanie właśnie, czy warto przepłacać? Bo za tą koszulkę, czyli za fejka, dałem już 100 ileś złotych z wysyłką. 250, 400, zależy gdzie kupicie, kontra 100, 120. Pierwsza sprawa niezwiązana z jakością, no to jest kod metka z kodem w zasadzie. Jeśli wpisujemy ten kodzik w Google, no to wyskoczy nam ta koszulka, jeśli oczywiście jest oryginalna. Jeśli nie, no to wyskoczy nam po prostu coś innego albo kilka różnych koszulek, no to wtedy mamy pewność, że to jest fake. Neck-tag w przypadku fejkowej jest słabo zrobiony oraz kraj produkcji jest inny, w tym przypadku Tajlandia, natomiast w przypadku oryginalnej no jest to lepsze jakościowo i w tym przypadku jest to Kambodża. Metki papierowe w przypadku obydwu koszulek są bardzo podobne, jednak metka fejkowa ma herb Bayernu jakiś podrobiony, bo nie ma umlaut, czyli nie ma kreseczki nad U oraz z tyłu mamy Adidas JSY, co zazwyczaj no w 99% oznacza, że jest to koszulka podrobiona fejkowa, natomiast tutaj już mamy tak jak należy Bayern München z U umlaut, czyli z kreseczką, no i z tyłu mamy FC Bayern JSY, nie Adidas JSY, czyli mamy do czynienia z koszulką, w tym przypadku oryginalną. Obie koszulki według tego, co mamy napisane na metkach, to jest 100% poliester, jednakże ta koszulka, no to jest zupełnie inny materiał, zresztą tu jest w ogóle ciekawe, że nówka a ubrudzona, no ale no tak to było, no właśnie, 100% poliester. Materiał, zobaczcie sami, to jest koszulka fejkowa. Jak się prezentuje ten materiał? Czy on jest dobry jakościowo? Moim zdaniem nie. Są jakieś pogięcia, zafalowania, fałdki się robią, a to jest koszulka nówka wyciągnięta prosto z opakowania i powieszona, żebyście ją widzieli. A wszędzie są jakieś, zobaczcie, zagięcia. Nie wygląda to moim zdaniem dobrze. Natomiast oryginał już ma z 2 miesiące, bo kupiłem ją od razu jak wyszła. No i zobaczcie, jest po prostu ładnie zrobiona, nie ma żadnych zagięć, ten materiał jest dobrze zrobiony, no różnica jest w tym przypadku ogromna. Ważna sprawa, materiał z koszulki oryginalnej jest elastyczny. Można sobie ją rozciągać i ona się po prostu nie naruszy. Ten materiał będzie elastyczny, ale nie rozciągnięty. Natomiast w przypadku fejkowej ten materiał w ogóle nie jest elastyczny. Jest bardzo sztywny, nawet w dotyku, jakby się dotknęli, to czuć, że on jest jakiś taki sztywnawy w każdym miejscu, co mi się osobiście nie podoba i nie prognozuje to dobrze, jeśli chodzi o wytrzymałość koszulki. To zresztą widać, że ten materiał jest taki prześwitujący. Natomiast w przypadku oryginalnej no nie jest prześwitujący. Jeśli chodzi o jakość naszycia, no to widzicie, że jest tutaj równo zrobione oraz jak obrócę, o, no to ten herb tutaj jest dobrze wyszyty, dobrze naszyty. No, natomiast w przypadku fejka tutaj widać, że jest no kilka niedoskonałości, bynajmniej tutaj się rzucę na pierwszy rzut oka i tu to C jest takie, no nie jest dobrze zrobione oraz jak odwrócimy sobie, no to widzimy, że tutaj wystają jakieś te, nie wiadomo czy ten herb, o tutaj wystaje
Czy ten herb po prostu nie rozleci się po jednym praniu? Na drugi, na pierwszy rzut oka wyglądają w porządku. Poza tym, no, że są po prostu. No tu na przykład ta literka N jest zgięta, ale na przykład jak wezmę w ten sposób, o, naciągnę materiał, to już lekko się odklejają te literki. Tutaj też tego nie widać może tak dobrze. O, widać trochę, że jak lekko naciągnę, no to te literki się odklejają. Natomiast jak naciągnę literkę przy oryginale, no to tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Choćby nieważne jak ciągnął, to tutaj nic nie ma prawa się uszkodzić. No i dobra, skoro znamy już wszystkie plusy i minusy, wady i zalety, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie tego odcinka. Czy warto przepłacać za tą koszulkę o ponad 200, tak powiedzmy 200, bo tak jak mówiłem, można nawet za 200 taką nówkę bajerną oryginalną kupić. No ale dobra, wracając, czy warto przepłacać? Zależy co kto potrzebuje, bo jeśli chcesz po prostu koszulkę badziewną, która prawdopodobnie po dwóch, trzech praniach się rozleci, no bo ta jakość na druku, jak i samego materiału, no jest po prostu średnia, no to weź fejkową. Tylko właśnie jeszcze jedna sprawa, 3 tygodnie na nią czekałem, aż do mnie dotarła, a ta prosto z Niemiec, sprowadzona z oficjalnego sklepu, z magazynu w Niemczech, przyszła w jakieś 4 dni robocze. Także jeśli chcesz tylko na orliczka czy coś, to fejkową, ale musisz mieć na uwadze to, że ona może po prostu zniszczyć się po jednym użyciu, dwóch użyciach. Natomiast oryginalna, no tak się z nią raczej nie powinno stać. Jej wykonanie jest o wiele lepsze jakościowo, jest droższa. Myślę, że warto dopłacić i mieć po prostu gwarancję jakości tego, że ta koszulka wytrwa z tobą wiele wspaniałych chwil i że po prostu jest oryginalna, a to zawsze warto, nawet żeby się pofleksować. No wiesz, jak przyjdziesz z fejkiem, no to nie wiem, czy będziesz miał aurę, że tak jak to się teraz mówi. No więc ja zdecydowanie polecam tą, czyli oryginalną, a fejkową, no ja się pozbyłem, zresztą zobaczcie, jak one się układają, jak ten materiał się teraz, no możecie to zobaczyć, że ten po prostu się gnie w rękach. Ja tutaj nic nie modyfikowałem, po prostu i ta jest nówka, i ta w teorii też jest nówka. Po prostu wyciągnięta od razu z opakowania. No także widzicie, że różnice w teorii bardzo podobne koszulki, ale w praktyce one się różnią. Także właśnie po to nagrałem ten odcinek, żeby porównać dwie w teorii identyczne koszulki, żebyście wiedzieli, co lepiej według mnie kupić, żebyście sami sobie ocenili. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę. No i cóż. Zostawiam Was jeszcze z tym widokiem. Napatrzcie się i sami zdecydujcie, co jest lepsze.